Siemano, z tej strony CJ Ventyl, na dzień dobry musicie stawić łapkę w górę, subskrypcję na tym kanale, wszystkie linki będziecie mieli poniżej, maila do wspierania, jeżeli byście chcieli chociaż raz w tygodniu odcinek na moim kanale dla was, żebym powrócił, to zapraszam, raz w tygodniu, możemy bawić się też w unboxing paczek. Nie wiem, czegokolwiek, jak chcecie, to tylko zależy teraz kwestia od was. Będziemy na przykład próbować naprawiać na przykład jakieś telefoniki. Jakbyście chcieli, możecie podsyłać. Nie wiem, na przykład jakiś głośnik, żebym przetestował, jak gra, na ile czasu wytrzymuje na pełnej baterii. Zdał pełną recenzję, możemy takie coś się zabawić. Na razie pirotechniki nie używam, bo nie mam na razie na to czasu zbytnio, tylko mogę takie filmy nagrywać na tym biurku tutaj. Więc póki co pozdrawiam wszystkich swoich widzów, ciebie Machony, no i tak dalej, i tak dalej. Lecimy. Tu jest taki głośniczek, już go troszeczkę rozebrałem, jak widzicie. Jest w takim mundurku. O, takim o, nawet fajnie to wygląda estetycznie. Tu mamy taki dzyndzelek, na który możemy sobie powiesić na sznureczku, żeby nam nigdzie nie spierdzielił. Tutaj mamy, jak się nazywa, włącz, wyłącz. Czekajcie, tutaj mamy 5V na AUXa. Możemy sobie podłączyć pod komputer na AUXa, jak chcemy, kiedy chcemy, z telefonu na AUXa, jeżeli mamy takie wejście, bo ja niestety nie posiadam na AUXa. Ja posiadam telefon starszego modelu, bo ja pracuję, tylko taki telefon u mnie w pracy się tylko nadaje. Bo taki to już niestety, ale zdech. No i lecimy do zobaczenia, co ten głośniczek ma w środku. Tu już zdjąłem tą klapeczkę, sięgnąłem to. Mamy głośniczek. Mamy membranę basywną, jak widać. Nie zostaliśmy oszukani. Ładna, czarniutka, nieprzerwana ani nic. Tutaj mamy płytkę. Nie wiem, co jest konkretnie gdzie na płytce. Wiem, że tu jest na AUXa. Tu jest ładowanie, tutaj mamy w tym miejscu diodę na pewno. Tutaj mamy włącz. O Jezu, jak to mocno daje. Jeżeli zacznie mrugać, połącz nam się z telefonem. Czekajcie. Teraz zobaczymy, czy się połączy z moim telefonem. Powinien dać znać. No, połączył się. Ja znajdę jakąś muzykę, którą YouTube mi nie zbanuje. Poczekajcie, poczekajcie, ja muszę tutaj znaleźć. Na przykład niech będzie ta. Dzwoni do mnie trąba bomba, mówi dawaj nutę. Mówi trąba bomba, dobra, tylko skończę kupę. Mam roboty, bo no jutro miałem robić zupę, ale nie zrobiłem, bo w sumie nie umiem. Kurwa. Ale umiem robić fat, umiem robić tak. Zrobię też ten rap. No teraz troszeczkę słabiej gra, bo po prostu jest rozebrany. Teraz wyłączę głośniczek, wyciągam płytkę. Jak widać, nie jest zbyt ładnie to zrobione, bo mamy po prostu tak cienkie kabelki, że po prostu strach. Na przykład jest to takie cieniutkie, że ja boję się po prostu, bałem się go rozebrać. No ale co się nie robi dla swoich widzów pokazać. Z tej strony mamy taką płyteczkę, tutaj chyba mamy przetwornik prądu, jak się nie mylę, jeżeli się mylę, to mnie poprawcie w komentarzu. Tutaj mamy trochę takiego białego kleju, nie wiem jak to się nazywa fachowo. Tutaj mamy podłączenie od głośniczka, w tym miejscu mamy akumulatorek taki niezbyt duży, nie wiem czy to będzie widać, bo lampki nie mam chyba, nie. Postaram się wam dać zbliżenie, odtąd się zaczyna, tam gdzieś się kończy. Tak wygląda głośniczek. No to co? Żeby nie przyciągać, zbierzemy się za składanie. Ale pierwsze co złożę, to założę o tego dziada. Kiedy ja zobaczę jak to szło. Dobra, tak szłeś. Możesz... Łatwiej było ściągnąć, wam powiem, niż założyć teraz. A, bo to na swoje tory musi wpaść. O kurwa. Chyba coś źle zrobiłem.
albo wyciągnąć to, się pozbyć. Bo tego ja tak i tak nie używam. Jakby nie było. Ale ten widzę jest zabezpieczony. Dobra, ściągnięte zabezpieczenie, będzie z taką dziurką. To nie przeszkadza. Jak najbardziej. A to od razu musi wskoczyć. Dobra, ja zrobię dwie pauzy, ok? No ja już po cięciu, jak widać, założyłem ładnie. Teraz musimy sobie przykręcić ten plasticzek do tej płyteczki. Musimy włożyć tego dzyndzelka. Ale ja sobie go nałożę tutaj. Czy nie będzie spadał? Nie, będzie spadał. Dobra, to go włożę tu. Mam nadzieję, że dobrze. Kurwa mać, teraz się ba, jak to włożyć? Dobra, mamy. Teraz takie cztery śrubeczki musimy wkręcić. Wkręcić się na płyt, żeby płytkę przykręcić. Mamy śrubokręcik. Akurat, bo tu idzie gwiazdkowy krzyżak. Każdy mówi tak, jak mówi. Ja mówię, że gwiazdka to gwiazdka. Większość osób będzie wiedziała, o co chodzi. Skręcimy, zobaczymy, jak gra skręcony. Tak jak mówiłem, nie wiem, ile on kosztuje ten głośnik, możecie sobie sprawdzić na Allegro. Na początku filmu pokazałem, jak się nazywa wszystko tam. To jeszcze jedna szła, tutaj mamy, dobra. Jeżeli byście chcieli tak filmy raz na tydzień, na przykład, nie wiem, co niedziela, no to poniżej macie wszystkie linki, które was upoważniają na to, żeby pomóc mi, żebym powrócił na ten kanał, żeby coś się działo na tym kanale, na grupie, na Facebooku, cokolwiek, więc to tylko zależy od was i od waszego starania, jak to będzie. Jak będziecie się starać, tak często będą filmy. Mówię od razu. Streama nie wiem, kiedy odpalę. Jeszcze nad tym planuję. To już nagrywam chyba siódmy czy ósmy raz. Próbuję, już nagrywam. Tu coś źle wkręcam. Co, do szkółki chcesz iść? Ale ty jeszcze za mały, Piotrusiu, jesteś do szkółki. No, ty jeszcze za malutki. Tak, zaraz, żabuniu. Jeszcze dwie śrubeczki wkręcę. Może nie będę... Dobra, jestem po krótkiej przerwie, dokręciłem przy okazji śrubki, te dwie, co brakowało. Dobra, mamy skręcony głośniczek. Teraz wam mogę pokazać, jak wygląda. Tu powinien być... gdzie on tu jest? O. Tak, o, ładnie wygląda. Ale tego nie będę używał. Wyciągnę telefon. Połączmy się z głośniczkiem. Teraz... O. Zaraz powinien się połączyć z głośniczkiem. O, dostaliśmy dźwięk, że zostałem połączony z głośnikiem. Nie bałem się szat, ty masz 8 lat, to oglądasz mnie już brat. Ekipa jest kolabą. Nie jest to coś, tylko sztuk utrzymać wszystkim babą. Gdy nas widzą, mówią pardon. Nawet gdy stoimy, oni mówią patrz jak jadą. Wstaję rano, kulki już gotowe. Skoczyć chyba do nich mam na głowę. Wuja zalał do basenu wodę. Czerwonych włosów pełną mam na sobie. Niebieskie też się znajdą w teamie. Ale czemu mamy 10 stopni w zimie? Zmian klimatu tu nie kminie. Nigdy. Jak widać, ładnie działa, ładny dźwięk ma. Nie wiem, jak to będzie słychać, ale powiem wam szczerze, że ładnie gra. Wybrane basenu ma. Taki głośniczek
Na przykład jak w autobusie byście jechali, coś, chociaż tego nie polecam. Przydałby wam się taki, więc polecam zakupić sobie taki głośniczek. Czekajcie, bo znowu nie może złapać ostrości. O, złapałem. No póki co, to do zobaczenia. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, komentujcie, lajkujcie, udostępniajcie. Powinniście, żebyście mieli wszystkie linki, więc zapraszam bardzo serdecznie. Trzymajcie się, do zobaczenia niebawem. Hej!